Hej, tutaj Malta, a to na ekranie co rysuje ta zielona kula to jest żabka, a właściwie to bardziej ziabka, no nie obrażajmy żabek, żabki wyglądają trochę bardziej kształtnie, nie są jednym wielkim kołem. A teraz powiem, nie rysuję tego na żywo, jak widzicie moje ręce są tutaj. Nagrałam to wcześniej i przyspieszyłam dwa razy, więc jest na tyle wolno, że jeśli chcecie rysować razem ze mną, powinniście zdążyć, a nadal jest na tyle szybko, że nie umrzecie z nudów, patrząc jak ja się zastanawiam. O nie, jakie powinny być nóżki? Eliptyczne powinny być nóżki, bo wiecie, żabki mają długie nóżki i je tak sobie składają jak siedzą, więc zamiast patyczków mamy elipsę. Jeśli się zastanawiać, o, a tutaj widzicie paluszki żabek, po prostu narysowałam jako takie patyczki, po prostu kreski. Żaby mają ogólnie długie palce przetykane błoną, ale jak bardzo chcecie uprościć rysunek, to możecie właśnie nie martwić się błoną, najważniejsze, żeby zaznaczyć te długie palce. O, a tutaj właśnie zmagam się z jasnym brzuszkiem żab. Dużo żab ma jaśniejszy brzuszek niż górę. Jak już to miało być właśnie bardzo uproszczony rysunek, zamiast narysować jej buzi i buźkę, to tak wytarłam brzuszek, zamalowałam zielonym kolorem w takim kształcie, że wyglądał jak buźka, jak uśmiechnięta buźka u ziabci. O, a tutaj widzicie moją próbę zrobienia przednich nóżek, nie przywiązujcie się do niej. Na koniec zdecydowałam, że to było za dużo detali, dodawanie jej tych przednich łokci, no nawet nie łokci, ramion. I zdecydowałam, że nie sam brzuszek i tylko stópki na dole, ale jak widzicie, jeśli wolicie, żeby wasza ziabka była bardziej anatomicznie poprawna, starczy zrobić takie proste kreseczki, z tym, żebym ja radziła, żeby w takim uproszczonym rysunku dół był szerszy, a później ramionka się zwężają do góry i znikają. Ale to jest moja czysta preferencja. Może chcecie, żeby wasza żabka była napakowana i wtedy ramionka, czyli właśnie te końcówki na górze, to zrobicie takie okrągłe i żabka wasza jest kulturystą i podnosi ciężary. Ludzie, to jest tylko żabka zrobiona z kółka, możecie z nią zrobić co chcecie. O, widzicie, tutaj właśnie w tym momencie się poddałam i stwierdziłam, nie, ta żabka nie będzie miała nóżek. Ta żabka będzie miała tylko stópki. I tylko tym stópkom przednim trochę podłużyłam jednak palce, bo stwierdziłam, że nie, za krótkie palce wyglądają jak łapki. Tutaj się dalej męczę tą buźką, widać, uznałam, że jej uśmiech jest niewystarczająco dobry. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego ta ziabka ma czerwone oczy, to dlatego, że na początku planowałam z niej zrobić tropikalną ziabkę, a tropikalne żaby często mają właśnie czerwone oczy i jakieś oznaczenia, na przykład pomarańczowe łapki, brzuszek, niebieskie centki. Ale nie zrobiłam tego, zamiast tego z jakiegoś powodu pomyślałam, pocieniuję! Tak, cały ten czas mówiłam o tym, jak to nie chcę detali na koniec. Pocieniuję! Jedyne, co dobrze pocieniowałam, to jedno oko. Reszta to jest tragedia. Bo kolejna rzecz, którą z jakiegoś powodu postanowiłam, to takie, że będę miała tylko jedną warstwę rysunku, nie otworzę w moim programie graficznym żadnej więcej warstw, więc technicznie możecie to samo narysować w Paincie. I też postanowiłam, że będę używać tylko jednego pędzla. Więc to cieniowanie to jest absolutnie tragedia. Kiedyś miałam korepetycję z rysunku z Julią Kierską, możecie ją znać jako Itlini, autorkę komiksu Zielona Ziemia, to taki komiks o koniach. Kiedyś zrobię o nim podcast pisarski, bo ja mam dużo opinii. Więc Julia zawsze powiedziała, mówiła, że ja mam bardzo nieśmiałe cieniowanie, a co miała przez to na myśli, to, że ja po prostu boję się cieniować i za mało cieniuję. Na tym rysunku powinno być zdecydowanie więcej cienia niż dałam na koniec. W sumie dałam więcej jasności niż cienia. To jest bardzo jaśniejąca żabka. O, tu przez chwilę myślałam, czy to cieniowanie właśnie nie powinno być bardziej odważne z większą ilością, ale nie. Wycofałam się. To zbyt wielki ciężar. O wow, nadal cieniuję, ale się męczyłam z tym cieniowaniem. Malta, nie bój się!
Malto, z przeszłości nie bój się, może dać więcej cieniowania. Jak widzicie, przynajmniej zaznaczyłam tym cieniem, że te tylne łapki żabki to rzeczywiście nie są takie krótkie żabki i łapki, ale wiecie, z biodrami ogromnymi, tylko że to są złożone krótkie tylne łapki, cienkie. Chociaż tyle zaznaczyłam. O, tu patrzcie, przez sekundę rozważałam, czy nie rozmyć cieniowania. Niestety, ja Malta z teraźniejszości wiem, że nie zatrzymałam tego i zaraz kliknę cofnij. Malta teraźniejsza zatrzymałaby rozmycie, tylko dodałaby na górę rozmycia kilka nierozmytych pociągnięć pędzla. Wtedy cieniowanie byłoby nieco odważniejsze. O nie, to był zły pomysł, żeby nie pisać sobie scenariusza. Nie wiem, co o tym mówić. O nie, to jest okrągła żabka. Z kiepskim cieniowaniem. O, znowu przez chwilę pojawia się możliwość, że będzie więcej cieniowania, ale nie. Nie. Nie ma tego dobrego na świecie. Świat nie jest idealnym miejscem. Nie możemy mieć Malty normalnie cieniującej rzeczy. A tak w ogóle to co u was słychać? Ja chodzę na terapię i terapeuta ostatnio mi powiedział, że muszę sobie uświadomić, że moje czyny mogą wpływać na innych i na przykład jeśli ktoś się o mnie troszczy, ja się do niego nie odzywam przez bardzo długi okres, to ta osoba może się o mnie martwić? Więc tak do mnie dotarło, o, może ktoś się o mnie na YouTubie martwi. No to ja narysuję żabkę. O, tutaj widzimy, że próbuje cieniować brzuszek i tutaj właśnie nie wiedziałam, jak powinno padać światło, bo ja oczywiście w swojej nieskończonej mądrości zapomniałam zdecydować, gdzie jest źródło światła na tym rysunku. O, i w tym momencie uznaję, że światło jest z waszej perspektywy na tej stronie z góry, o, w tym miejscu. Fajnie, że zdecydowałam to pod koniec rysunku, kiedy cieniowałam brzuszek. Teraz pamiętam, że jak zoomowałam, to stwierdziłam, że na brzuszku jasne kolory są zbyt jasne, a ciemne zbyt ciemne. I teraz tego nie widzicie, ale na mojej palecie kolorów właśnie wybrałam inne kolory. I troszeczkę bardziej widzę, że odważyłam się pocieniować brzuszek dzięki temu, że te kolory miałam bliższe do ciała. Więc przynajmniej brzuszek jest po prostu jak na mnie bardzo odważnie pocieniowany. O, a teraz będzie najtrudniejsza rzecz całego rysunku. Zaraz padniecie, wiecie co zrobię? Podpisałam rysunek, żebyście wiedzieli, co to jest. Że to nie jest tylko dziwne zielone kółko, to jest ziabka. I tak, tak wygląda moje pismo. Mój charakter pisma nie zmienił się od czasu, gdy byłam w podstawówce. Nauczyłam się pisać i tak samo piszę. Jedyne, co się zmieniło, że widzicie, że jedno A nie jest do końca zamknięte. Jak byłam młodsza, zawsze zamykałam A. Więc przepraszam, mój charakter pisma nigdy się nie zmienił. Stwierdziłam, że sam podpis jest to za mało. Myślałam o dodaniu kwiatuszka albo jakiejś fajnej spiralki, ale na końcu dodałam coś najlepszego. Serduszko. Ja mam 32 lata, ludzie. 32 lata. No i teraz jest przyspieszone 4 razy, bo nie robiłam nic ciekawego. Jedyne co robiłam to... dopasowałam wielkość płótna. O, koniec rysowania, pora podziękować moim patronom, czyli osobom, które wspierają mnie przez Patronite. Zwłaszcza dziękuję Yuri the Chaos Lord, Clover Yaseli, Dani Deer, Piotrowi Wołochowi, Charlie the Bug, Spellcat i Krzysztofowi Zielińskiemu. To są osoby, które nic nie wrzucam, a mnie wspierają za 20 zł miesięcznie. Zerknęłam na moje Patronite i wychodzi na to, że przez ten cały czas, kiedy założyłam Patronite, wow, sporo pieniędzy mi daliście. Więc naprawdę mocno wam dziękuję i przepraszam, że ostatnio byłam tak mało aktywna. Po prostu powiedzmy, że źle się u mnie dzieje. O, film nadal trwa, bo zostawiłam 20 sekund na kartę końcową. Hej, teraz tu na karcie końcowej pewnie są rzeczy, w które możecie kliknąć, żeby obejrzeć więcej. Kliknijcie, bo to zwiększa retencję mojego kanału na YouTube. O, i wideo zaczęło się od początku na nowo. To znaczy, że muszę lecieć. Cześć, pa, pa.